meczu jednostronnego, w którym wicemistrz pierwszej ligi nawet przez moment nie stawił oporu siódmej drużynie Centernet Mobile Speedway Ekstraligi. Wszystko szybko rozstrzygnięte, jeśli chodzi o to miejsce w Speedway Ekstralidze na rok 2011. W tym drugim spotkaniu, powiem, przypomnijmy, pierwsze wygrali w Gdańsztanie 47-43. Owacja na stojąco dla Sławomira Drabika. Teraz pewnie takiej owacji doczeka się Rune Holta i Taiwo Finden, no ale jeszcze przed nimi ten ostatni 15 wyścig, pożegnanie z żużlem, z ligowymi emocjami w Częstochowie. Finden kasku czerwonym, Holta w niebieskim, ale z pierwszego toru kapitalnie tam wystrzelił Stachyra, upada Tai Wufinden. No ostro tam poszedł, cały czas uciekając przed Rune Holtą Dawid Stachyra. Zupełnie niespodziewanie ofiarą tej walki z Rune Holtą padł Tai Wufinden. A jeszcze teraz Rune Holta ma jakieś pretensje do Dawida Stachyry, że ta jazda nie była zbyt ostrożna. Tu widzimy start, więc Stachyra z pierwszego pola startowego wjeżdża w ten pierwszy łuk wynosić, a tutaj złapał dosyć mocną przyczepność, to nie było celowe zachowanie chyba z jego strony. Tak, tak, pociągnęło motocykl wyraźnie Dawida Stachyry. Tak, i stąd ta sytuacja na pierwszym łuku. Rune Holta na pewno to widział, stąd te uwagi w kierunku Dawida Stachyry, ale jednak poza kadrem, to widzę, zawodnicy to wyjaśniają w tej chwili między sobą. No, ale nie, to była tylko rozmowa. Niech Państwo sobie nie wyobrażają, że tutaj ewentualnie, bo w ostatnim czasie mieliśmy taką sytuację, już nie pierwszą, na torze, że doszło do wymiany ciosów na polskim torze. Miało to miejsce w Rzeszowie, ofiarami tego złego zachowania już w pierwszej kolejce przyszłorocznego sezonu będą Paweł Miesiąc i Lee Richardson, którzy będą musieli pauzować dodatkowy mecz po wykluczeniu do końca zawodów. Tutaj po prostu podjechał Dawid Stachyra do leżącego na torze cierpiącego Taja Wufindena. Mam nadzieję, że tam były przeprosiny. Mieszał się to wszystko Rune Holta, który miał troszeczkę pretensje do Dawida Stachyry, no ale rzeczywiście, no tu była sytuacja. O właśnie, teraz rozmowę. Jeszcze rozmawiają Stachyra z Holtą. Rune mówi, że musi skręcić w lewo. Watch GP how you are going to provide us, okay? Please turn left, okay? Powiedziałem, że oglądał Grand Prix i patrzył, jak tam zawodnicy startują. Oczywiście Dawid wyjechał pewnie zbyt szeroko w tym. No tak, no, ale powiedział, że po prostu tak się zdarza i taka sytuacja nie była jego zamiarem. Teraz adwokatem Stachyry. To jest dosyć gorąco dzisiaj między zawodnikami od początku. No, ciekawie nam się tutaj zrobiło, zupełnie z niesportowej strony to widowisko. Rune Holta kręci głową, no, ale on też występuje jako adwokat w sprawie Taja Wufindena, choć on też był w sytuacji takiej. To, co, o czym wspomniałeś i na co zwrócił uwagę Rune Holta, że przecież ja muszę skręcić w lewo, daj mi taką szansę. No. Rune od początku dzisiejszych zawody występuje w roli, mam wrażenie, tylko nauczyciela trochę, bo faktycznie miał kilka dzisiaj gorących sytuacji na torze. To wszystko przez te przegrane starty. Gdyby wygrywał, to pewnie nie miałby takich problemów. Ta sytuacja tylko podgrzała to jeszcze bardziej. Tomas Jonasson dyskutował długo z Rune Holtą. On znają się bardzo dobrze, zwłaszcza ze startów ze szwedzkiej wspólnie w drużynie Wetlanda. Ale to wszyscy rozmawiają, no. Każdy z każdym rozmawia. Teraz Janusz Stachyra, tata Dawida Stachyry i Paweł Chlip, którzy gdzieś tam wyganiają na tor Rune Holtę,
Ale co ciekawa sytuacja, teraz uspokaja i chce rozładować to napięcie Marek Cieślak. Najwyraźniej widać, że Rune Holta zupełnie zmęczony jest sezonem żużlowym. Tak, ja mam wrażenie, że za dużo się rozmawia, za mało jeździ dzisiaj i to jest bardzo widoczne, bo faktycznie nawet ta sytuacja no, była niebezpieczna, ale nikt tutaj wielkiego faulu nie popełnił, a awantura jest o wiele zbyt duża w stosunku do całej sytuacji. Ja będę twierdził, że jednak żużlowcom nie w smak to, że kończy się po prostu sezon i chcą jeszcze jak najdłużej poprzedłużać. Albo chcą zakończyć efektownie. I chcą poprzedłużać troszeczkę ten sezon, a Rune Holta podjeżdżając teraz tej chwili pod taśmę maszyny startowe, jeszcze kręci głową, ciągle nie jest zadowolony z tego, że nie uzyskał żadnego rezultatu, jeśli chodzi o dyskusję i przekonywanie Dawida Stachery. No i mamy 15 wyścig elektryczny. Tak, mam nadzieję, że za chwilę nie będą tego rozstrzygać między sobą na wejściu w pierwszy ruch, albo w czasie jazdy też tych czterech kółek, ale myślę, że tam w głowach jest dosyć gorąco i tutaj możemy się spodziewać różnych rzeczy. Uciekli z tego całego zamieszania Tai Wu-Finden, uczestniczyli w nim Holta i Jonasson i Stachera. No i teraz przy rozstrzygniętym meczu ten 15 wyścig jest języczkiem uwagi. Zawodnicy zrobili nam tutaj, podnieśli trochę napięcie tego 15 wyścigu. Kto najlepiej ze startu? Jonasson. Nie, uciekają częstochowianie. Pokazują gdańszczanom miejsce w szeregu już na starcie, choć próbował jeszcze wejść pod łokieć odjeżdżającego troszeczkę od krawężnika Taja Wu-Findena Stachera. Stachera poradził sobie z Wu-Findenem. Jego śladem teraz idzie Tomasz Jonasson. Wu-Finden szeroko przyblokowany przez Stacherę, daleko w przodzie uciekł Rune Holta, który po raz pierwszy dziś wygrał wyraźnie start. Teraz Wu-Finden poradzi sobie także jadący w kasku białym Tomasz Jonasson. No i na koniec będziemy mieli rozstrzygnięcie remisowe, choć jeszcze jedno okrążenie. Wu-Finden próbuje ścigać Gdańszczan, ale bez wątpienia Jonasson i Stachera to były najjaśniejsze punkty w talii trenera Stanisława Chomskiego, ale nie na tyle, by wygrywać indywidualnie wyścigi i by wygrywać biegi w dzisiejszym spotkaniu. Wyścig 15 kończy się zwycięstwem Runego Holty przed Dawidem Stacherą i Tomaszem Jonassonem bez punktu Tai Wu-Finden 3-3 na zakończenie.